Medytacja. Gody w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus często zachęcał swoich uczniów, aby modlili się zawsze i nigdy nie ustawali. Ty, nasza matko, będąc pierwszą i najpilniejszą uczennicą twego syna. Bez wątpienia wypełniałaś to jego polecenie z największą starannością, ale twoja nieustanna modlitwa nie była tylko spełnieniem jego poleceń czy rad, z całą pewnością nie. Płynęła ona przede wszystkim z potrzeby serca. Twoją modlitwę można by porównać do oddychania. Nie można przecież żyć bez niego. Tak właśnie Ty modliłaś się. Ale modlitwa nie polega wyłącznie na własnej aktywności, na mówieniu, rozmyślaniu, czytaniu, przesuwaniu paciorków różańca. Modlitwą jest także cisza i słuchanie. Słuchanie tego, co do nas mówi Bóg. To jest przebywanie przed Bogiem bez słów, trwanie w miłości. Przecież kiedyś, w przyszłości. Już w domu ojca, tak zapewne będziemy porozumiewać się z nim i między sobą. Będzie to nasza wiekuista i nieustająca modlitwa, wymiana miłości bez żadnych ograniczeń. Czy nie bywa tak w naszym doczesnym ziemskim życiu, że słowa czasem bardziej przeszkadzają niż pomagają we wzajemnym rozumieniu się? Że słowa. Bywają źródłem nieporozumień? Tak właśnie rozmawiałaś z synem, ty matko? Wciąż trwałaś w jego obecności nawet wtedy, gdy fizycznie byliście daleko od siebie. Twoją modlitwą były też wspomnienia, które rozpamiętywałaś w twym niepokalanym sercu. Wspomnienie kochanego Józefa, z którym dzieliłaś wszystko. Wspomnienie twarzy. Uszczęśliwionych pasterzy, którzy przyszliby pokłonić się Mesjaszowi, wspomnienie surowych słów Symeona, wspomnienie godów w kanie galilejskiej. Czy wtedy właśnie, gdy jeszcze nie doszłaś kresu Twojej pielgrzymki wiary, w pełni rozumiałaś znaczenie tego, co się wydarzyło w kanie? Głęboki sens Twego spontanicznego odruchu współczucia dla młodych małżonków, których czekał wstyd, że na ich weselu zabrakło wina. To nie był dla nich drobiazg. Znamy przecież ludzkie, złośliwe języki. To, co mogło się wydarzyć, a dzięki Twemu wstawiennictwu nie wydarzyło się, mogło zatruć pierwsze cudowne chwile ich szczęścia. Ty pierwsza Maryjo, Spostrzegłaś, że wina nie mają. Byłaś pierwsza i zaraz zareagowałaś, bo miłość jest spostrzegawcza i nie zna zwłoki. Młodzi pewnie nic nie wiedzieli o tym. Kto by ich chciał martwić przed czasem? Może dopiero po weselu dowiedzieli się, jaki wstyd ich ominął. A czy tak nie bywa i z nami? Być może czyhały na nas jakieś niebezpieczeństwa? Czy nieszczęścia, których nawet nie znaliśmy, a one się nie stały, bo ty, nasza najlepsza matko, uprzedziłaś je swoim wstawiennictwem u syna i wyprosiłaś łaskę, by były one nam oszczędzone? Może ich dotąd nie znamy i dopiero w niebie dowiemy się, ile groziło nam w życiu niebezpieczeństw dla duszy i ciała, a one się nie spełniły, bo ty im zapobiegłaś swoją matczyną opieką i stawiennictwem Twoje słowa Wina nie mają, mogą odnosić się też do małżeństw, rozumiejąc je symbolicznie jako brak miłości. Jakże wiele jest małżeństw, w których miłość wygasła, przysypana grubą warstwą egoizmu i samolubstwa. Wina nie mają, miłości nie mają. Wołaż. Do Jezusa pełna niepokoju o los małżonków i o krzywdę dzieci, dla których rozwód rodziców i utrata normalnego ogniska domowego jest nieszczęściem, które może zaważyć na całym ich przyszłym życiu. Miłości nie mają. Prosisz. A twój syn interweniuje nieraz w cudowny sposób, by ratować tę zagrożoną miłość, a ty doradzasz: zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Łaska sakramentu Eucharystii może dać im siłę, dzięki której będzie możliwe przezwyciężyć wszystkie przeszkody, by małżeństwo przetrwało i aby wino miłości znów pojawiło się w ich rodzinie. Wiele jest jednak serc kamiennych, tak zapatrzonych w siebie, że nie dostrzegają ani wina, ani chleba, które im daje Zbawiciel. Nie widzą ręki, którą ty im podajesz, by ich ratować. I wtedy wszystko się rozpada, a ty płaczesz, że nie zdołałaś im pomóc, choć tak bardzo tego chciałaś. Twoje niepokalane serce płacze nad utraconą miłością i nad... Nieszczęściem Twoich dzieci. Tak, cud w kanie galilejskiej ma swój kontekst eucharystyczny, zarówno bowiem późniejszy cud rozmnożenia chleba, jak i zamiana wody w wino tutaj w kanie stają się zapowiedzią eucharystii. Pod tymi dwiema postaciami Jezus przychodzi do nas, by nas wspomagać. W ziemskiej wędrówce i dać nam życie wieczne. Myśląc o Twojej roli, Maryjo, w pierwszym cudzie Twojego syna, i wspominając Twoją obecność u stóp krzyża na Kalwarii, w ostatniej chwili Jego ziemskiego życia, mówił święty Jan Paweł II w swojej katechezie rzymskiej w marcu 1997 roku: Ewangelista Jan uzmysławia nam, Twoją współpracę z całym zbawczym dziełem Chrystusa. Pomyślmy, jak wielką była Twoja delikatność, Maryjo, w przedstawieniu prośby synowi. Nie nalegasz, nie wskazujesz wyjścia z sytuacji, nie mówisz synu: zabrakło wina, zrób coś z tym, pomóż im, zobacz, w jak przykrej sytuacji oni się znaleźli. Sygnalizujesz tylko problem i czekasz. Syn wie lepiej, co zrobić. A Jezus pozornie odmawia, czyż to moja lub twoja sprawa niewiasto? Wiesz już jednak z góry jaka będzie ostateczna decyzja syna. Miłość przecież porozumiewa się bez słów. Wiesz, że syn nie odmówi twej prośbie. Dlatego bez zwłoki polecasz sługom: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A Jezus mówi im: Napełnijcie stągwie wodą. Wykonali to, choć może byli trochę zdziwieni, ale kiedy twój syn polecił zanieść stągwie z wodą staroście weselnemu, mogli się obawiać, że starosta rozgniewa się i mogą zostać ukarani za niewczesne żarty. Nic z tego nie zrozumieli, a jednak zanieśli. Wtedy dopiero, gdy starosta zaczerpnął wody, okazało się, że stało się ono winem. Słudzy zapewne zdumieli się nie mniej niż starosta. W ten sposób, dzięki posłuszeństwu, stali się uczestnikami cudu. Tak może być i z nami. Czasem wydaje się, że wykonanie woli Bożej może nas narazić na straty, przykrości, niebezpieczeństwo. Jeszcze bardziej to jest trudne, gdy tej woli nie rozumiemy. Gdy jednak, kierując się posłuszeństwem wiary, wykonamy to, czego od nas oczekuje Pan, możemy stać się uczestnikami cudu. Nie lękajmy się spełnić wolę Jezusa. Gdy bardzo się boimy. Złóżmy naszą dłoń w ręce Maryi jak małe dziecko, które boi się przejść przez ciemny pokój, ale gdy matka weźmie je za rękę, wchodzi bez obawy i przechodzi przez trudne doświadczenie wzmocnione wewnętrznie. Maryjo, prowadź nas. Przy tobie czujemy się bezpieczni. Siostra Łódzka pisała, że gdy pokazałaś dzieciom piekło, one były tak przerażone, że umarłyby ze strachu, gdyby nie twoja obecność. Wstawiaj się za kościołem twojego syna, który zewsząd jest atakowany przez bramy piekielne, którego jednak nie przemogą. Szczególnie zawziętym atakom podlega dziś instytucja małżeństwa i rodziny którą bezbożni i bezrozumni ludzie przedstawiają jako aparat ucisku i przemocy. Sami nie znają miłości i wyśmiewają to, czego nie rozumieją. Twój syn uświęcił swoją obecnością instytucję małżeństwa, a ty byłaś z nim, uczestnicząc w godach i dzieląc z nowożeńcami ich radość. Przez Twój pierwszy cud, Pan ukazał wagę i znaczenie małżeństwa, które w Starym Testamencie występuje często jako symbol przymierza między Bogiem a Jego ludem, zaś w Nowym Testamencie jako zjednoczenie Chrystusa z Jego Kościołem. Maryjo, broń nas przed siłami zła, które usiłują zohydzić to, co najświętsze, największe i najpiękniejsze. Wypaczyć pojęcie miłości. Z tego też powodu dziewictwo jest wykpiwane. Twoje dziewictwo, Maryjo, też. I to jest jedno z najcięższych bluźnierstw. Przeciw twemu niepokalanemu poczęciu. Za to w głównej mierze pragniemy wynagradzać twemu niepokalanemu sercu, odprawiając nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. To twoja pokora i niezłomna wiara przyspieszyły objawienie się chwały twego syna. Spowodowały także, że uwierzyli w niego jego uczniowie. To dzięki Tobie uwierzyli. Jak mówił święty Jan Paweł we wspomnianej katechezie, to Ty w Kanie zapoczątkowałaś drogę wiary Kościoła. Ty, Maryjo, przez swoje potężne wstawiennictwo napełniasz także odwagą te Twoje dzieci, które stoją wobec doświadczenia, milczenia Boga. To ich Szczególnie zapraszasz, by uwierzyli nieraz wbrew wszelkiej nadziei w dobroć Pana i w Twoją matczyną pomoc.